Cześć! Chcieliście, aby w Movie Kamerze pojawił się też odcinek o efektach specjalnych z teledysku Travisa Scotta Psycho Mode. W związku z tym przygotowałem dla Was 5 ciekawych zabiegów wizualnych, które za chwilę postaram się Wam pokazać i wytłumaczyć. A jest to: pękająca twarz, ściekające piksele, stereoskopia, powielony drugi plan i efekt smugi postaci. A przed Tobą kolejna Movie Kamera. Zaczynamy! Efekt pękającej twarzy i odwróconej grawitacji możemy uzyskać w profesjonalnych programach do animacji 3D. Ale podobny rezultat da nam również After Effects. Czy potrzebujemy do takiej postprodukcji komputer stacjonarny? Nie. Ja wszystko montuję czy to w domu, czy w podróży, czy tutaj w studio, na tym laptopie. Jest on wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060, która to daje temu urządzeniu mega wydajność, płynny podgląd i zdecydowanie szybszy render. A co do laptopa, jest to Asus ZenBook Pro Duo z dodatkowym ekranem dotykowym. Mówię o tym też dlatego, że odezwała się do mnie NVIDIA, bo zauważyli, że korzystam z tego laptopa od kilku miesięcy, a zainstalowany on ma sterowniki NVIDIA Studio, dzięki którym właśnie wszystko śmiga dużo szybciej niż na moich poprzednich kompach. NVIDIA Studio to sterowniki stworzone dla twórców. Mają one być super wydajne i stabilne. Dlatego właśnie, jeżeli chcecie kupić laptopa czy komputer, to warto zwrócić uwagę na to, czy jest on zgodny z platformą NVIDIA Studio. To znaczy, czy posiada odpowiednią kartę graficzną i dobrane komponenty. Wtedy będziemy mieli możliwość wyboru sterowników. Albo Game Ready, jeżeli jesteśmy graczami, lub Studio. Sterowniki te współpracują z popularnymi programami graficznymi i montażowymi. Listę znajdziecie na tej stronie. To właśnie dzięki nim i karcie graficznej od NVIDIA zyskujemy sporo czasu. Na przykład na to, aby pokazać Wam, jak uzyskać efekt rozwalającej się twarzy. No właśnie, zobaczcie. Pierwsze co robię, to retuszuję twarz, kluczuję i drugi plan zamieniam na wszechświat. A, jest jeszcze jedna rzecz. Na początku polecam sprawdzić, wchodząc w Project Setting, czy mamy włączone CUDA, czyli Mercury GPU Acceleration. Jeżeli tak, to wtedy mamy pewność, że korzystamy z możliwości, jakie daje karta graficzna i sterowniki NVIDIA Studio. Następnie ustawiam widoczność na kilkanaście procent, dlatego że będzie on stanowił nasze tło. Dubluję klip, jemu już nadaję opacity na 100%, po to, aby po chwili piórem stworzyć pierwszy kawałek, pierwszą maskę. Następnie dubluję ten klip, wyłączam jego widoczność i jak się domyślacie, robię to samo do momentu, aż pojawi nam się cała twarz. O! Teraz poprzez kliknięcie w ikonkę sześcianu możemy nadać naszym wszystkim elementom trójwymiarowość. Po to, aby według naszego uznania zmienić położenie niektórych elementów i nadać im ruch poprzez kluczowanie. Następnie warto wejść w wykres po to, aby kliknąć tutaj w prawym na końcu i wybrać Keyframe Assistant i Easy Ease. Dzięki temu nasz ruch będzie przyspieszał. Wrzucam teraz czaszkę, odwracam jej kolor i troszkę przyciemniam. Następnie powiększam i wrzucam na sam koniec, żeby była w tle. Aby zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy, tworzę kamerę. Dzięki niej możemy obrócić obraz i zobaczyć, jak wyglądają nasze kawałki, które warto właśnie ustawić tak, aby nie leżały na tej samej płaszczyźnie. Teraz pora na światło. Wybieram zwykły spot, ale nadaję mu Cast Shadows, po to, aby te nasze trójwymiarowe kawałki rzucały cienie. Są one trochę za mocne, przesuwam światło trochę do tyłu, zmniejszam intensywność cienia, a także rozpraszam je. Przed nami dwa zabiegi, które mają nadać realistyczności. Pierwszy będzie polegał na stworzeniu solidu szarego, któremu nadaje wtyczkę Particular System, dzięki której wygenerujemy bąbelki, które tak naprawdę mają za zadanie udawać pył na pierwszym i drugim planie. Ustawiam je tak, jak widzicie na ekranie. Dubluję, temu drugiemu zmieniam speed, żeby nie był identyczny, a następnie jeden daję na sam koniec wszystkich klipów, a drugi na sam początek. Ok, to teraz pora na drugi zabieg. Po wyrenderowaniu i wrzuceniu klipu do Adobe Premiere'a nakładam mu wtyczkę, która udaje niestabilny ruch kamery. Możecie taką pobrać na mojej stronie internetowej. A, no i tutaj też warto po zainstalowaniu Adobe Premiere'a wejść w Project Setting General, by upewnić się, czy CUDA jest włączone, czy właśnie korzystamy w 100% z mocy NVIDIA. Kolejny efekt widziałem również u innych twórców, a są to ściekające piksele. Wystarczy do tego wtyczka. Plugin Pixel Sorter bez problemu znajdziecie do pobrania w internecie. Gdy go wrzucicie do After Effects, będziecie mieli jeszcze możliwość wyboru kierunku pikseli i ich charakterystyki. Bardzo prosta wtyczka, a jakże dająca fajny efekt. To teraz przejdźmy do kolejnego, czyli pomnożeniu drugiego planu. Efekt ten widoczny staje się dopiero, gdy daleko oddalimy kamerę. A wystarczy do tego tylko green screen i powielenie tła. Zobaczcie.
Zaczynamy od wycięcia maską swojej postaci, następnie można narzucić na przykład jakiegoś swojego luta, po czym keylightem usuwamy zielone tło. Dubluję klip, alpha mate ustawiam na ten górny, dolny wyłączam, górny załączam, żeby pozbyć się ziarna i tworzę kamerę. Trzeba pamiętać, aby załączyć ikonkę sześcianu, aby nasze elementy stały się trójwymiarowe. Jak widzicie, wkleiłem już ścianę, a teraz dubluję jeszcze raz naszą postać po to, aby blurem i kurwsami zrobić cień, żeby nadać trochę większą realistyczność. Następnie oddalam kamerę i ustawiam klatkę kluczową tak, aby nadać jej ruch. Wchodzę w wykres i łagodzę go, aby był płynny. Włączam ikonki motion blur po to, aby obraz był rozmazany podczas ruchu. Okej, no to teraz kopiujemy i wklejamy, powielamy po prostu, dublujemy nasze ściany. Nie musi to być idealnie, bo przecież im nie idealnie, tym bardziej naturalnie. Na końcu tworzę światło, punkt, nie spot, żeby obraz nie był płaski. I gotowe. Przedostatni efekt to coś w rodzaju stereoskopii, czyli pokazaniu po sobie w zapętleniu dwóch zdjęć zrobionych w odstępie kilku centymetrów. Ja nazwałem to jednak kwadroskopia, dlatego że wykorzystamy cztery zdjęcia. Wyciągniemy je prosto z filmu. Najpierw zróbmy ujęcie. No dobra, to przejdźmy do efektu. Okej, a efekt kwadroskopii możemy zrobić na przykład w DaVinci Resolve. Jest to darmowy program. Zobaczcie jeszcze wcześniej, jak szybko działa tutaj płynność obrazu na timeline'ie. To jest plik z Reda w rozdzielczości 4K. Skoro jesteśmy już przy Redach, zobaczcie, jak działa Red Player, który nigdy nie potrafił mi otworzyć pliku w pełnej rozdzielczości. Spójrzcie na porównanie nagrania mojego ekranu z GeForce RTX Studio i bez. A co do DaVinci Resolve, aby sprawdzić, czy ma największą wydajność, wchodzimy w Preference, następnie Memory and GPU i tutaj w GPU Processing Mode powinno nam wyświetlić CUDA. Dobra, przejdźmy do znalezienia tego fragmentu, który będzie najlepszy. Wydaje mi się, że tu będzie w porządku. Tą część zostawimy, resztę wyrzucamy i w tym momencie znajduję sobie te cztery klateczki, jedna stąd, druga stąd, trzecia i czwarta. Usuwam środek. Mamy cztery klatki. Łączymy je. Nowa kompozycja. Z altem trzymam, kopiuję. Drugą część musimy odwrócić, więc reverse speed, change. Kopiujemy tak, aby nam się zrobiło trochę dłużej niż tam pół sekundy. OK, mamy 4 sekundy. Efekt prawie gotowy, ale nie do końca. Scalam to wszystko i używam stabilizacji. I efekt gotowy. Powiem wam, że Travis naprawdę potrafi zaskakiwać się efektami w swoich teledyskach. Między innymi ciekawym zabiegiem było połączenie timelapsa z Dolly Zoomem, ale to już zostało bardzo dobrze wytłumaczone przez Cinecom. Ja natomiast znalazłem coś, wydaje mi się, równie fajnego, mianowicie efekt smugi. Nie mam jednoznacznej recepty na to, jak uzyskać ten efekt, natomiast do głowy przychodzą mi dwa sposoby. Pierwszym jest wykorzystanie wtyczki Shafir Trice. Niestety jest ona płatna, poza tym nie daje do końca oczekiwanego rezultatu, bo smuga postaci staje się trochę przezroczysta. Znalazłem jednak inny sposób. Zobaczcie. Najpierw znajduję moment, w którym następuje zamrożenie postaci. Dubluję ten klip, wchodzę w time i freeze. Następnie piórem maskuję fragment, ale nie musi to być idealnie. Tworzę z tego zdjęcie PNG i wrzucam do programu graficznego. Następnie, jak się już pewnie domyślacie, wykorzystuję palec, by stworzyć smugę. Trochę za lekko, zwiększmy moc. O, właśnie w ten sposób. Zapisuję obraz w PNG i wrzucam z powrotem do After Effectsa na samą górę. Nadaję mu maskę, tą samą, którą ma klip poniżej, po to, aby po chwili zanimować ją tak, aby pasowała do naszej postaci. Gdy już to mamy za sobą, narzucam preset Glow, który rozświetli nam tą smugę i w sumie to efekt gotowy. Moi drodzy, oto wszystkie efekty w dzisiejszym odcinku. Mam do was prośbę, abyście napisali w komentarzu, jakie są wasze propozycje co do kolejnych odcinków. Jestem bardzo ciekaw, jaki teledysk wam teraz chodzi po głowie. Jeszcze na koniec mam dla was info, że trwa promocja Adobe w Euro RTV AGD, a dokładnie kupując kompa lub laptopa z RTX Nvidia Studio, otrzymujecie dostęp na 3 miesiące do Adobe Creative Cloud. No, jest to wartość prawie 1200 zł. Promocja trwa do końca roku, link znajdziecie w opisie. A jeżeli podobał ci się ten odcinek, to zapraszam na mojego Instagrama, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Widzimy się w kolejnej Mówi Kamerze już za niedługo. Trzymajcie się. Cześć.